Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku barana i zapraszam do czytania na październik 2023. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Moje drogie baranki, zobaczmy zatem energię, z jaką wejdziecie do października, jaka będzie Wam towarzyszyła energia. Ósemka kielichów to jest zamknięcie przeszłości, zamknięcie jakiejś relacji, całkowicie, definitywnie trzaśnięcie drzwiami. Odejście od tego, co Wam nie służy, co się wypaliło, co już nie ma przyszłości, tak? Nie ma racji bytu. Ósemka kielichów pokazuje, że najwyższa pora odwrócić się od ludzi, od sytuacji, które nam nie służą, od tego, co było takie uwierające, nie dawało nam poczucia spełnienia, szczęścia czy też stabilizacji. I tutaj myślę, że to będzie taki miesiąc konkretnych działań. Po prostu zamykamy, odchodzimy, idziemy w nowe. To będzie niezwykle ważne w najbliższym czasie, żeby się od tego po prostu odciąć. I zobaczmy, jeśli chodzi o wszystkie energie, co nam się tutaj pokaże. Wy w ogóle, widzę, przechodzicie jakiś trudny czas, jeśli chodzi o sprawy emocji, uczuć. Taka walka wewnętrzna, przyglądanie się temu, tak? Ja mam wrażenie, że jeżeli jesteście singlami i od jakiegoś czasu szukacie sobie partnera, to karty pokazują, jakbyście na siłę chcieli kogoś po prostu przyciągnąć i w ten sposób kogoś odpychacie, bo jeżeli my kogoś na siłę chcemy, bo czujemy się samotni, mamy takie poczucie braku, poczucie samotności, kochani, w tym momencie albo odwlekamy coś w czasie, albo po prostu tak bardzo chcemy kogoś przyciągnąć, że niestety siłą rzeczy można przyciągnąć toksyka, osobę taką, która też ma problem właśnie z samoakceptacją i wy możecie być w tym momencie dla siebie lustrem, tak? Ty masz poczucie braku, ta osoba ma poczucie braku, przyciągacie się do siebie, ale po jakimś czasie to się wypala, bo tak jakby nie dajecie sobie tej miłości, tylko każdy pragnie brać i nie ma tej równowagi w dawaniu i braniu. Ja tu widzę jakiś konflikt też z osobą z przeszłości, która nie chce Wam odpuścić. Wy powinniście się od tego jak najbardziej odciąć, ale kochani, wy tu macie dwie energie dziesiątek, dwie energie ciężkości, tak? Tu jest tak jakby no przeciążenie tym wszystkim. Mam przeczucie, że Wy naprawdę chcecie już na siłę wejść w jakąś relację, ale to Wam nie służy, kochani, bo to jest tak jakby odwlekane w czasie. Ciężka energia tutaj jest w tym momencie. Trzeba się po prostu wszystkiemu przyjrzeć. Ja Wam polecam, kochani, właśnie jakieś takie reiki, medytacje, praca z energią, tak? Pokochanie siebie, takie zajrzenie w głąb siebie, bo kochani, tutaj jeżeli nie zrobicie porządku z własnym wnętrzem, to będziecie przyciągać niestety osoby narcystyczne, toksyczne, będziecie wpadać w pułapkę właśnie takich zależności uczuciowych, gdzie nie będzie szczerych uczuć, tylko po prostu ta energia braku przyciągnie osobę nieodpowiednią. Naprawdę, dajcie sobie czas i przestrzeń, kilka miesięcy nawet na to, żeby dojść do takiej równowagi psychicznej i później otwórzcie się na kogoś nowego. Bo ewidentnie pokazuje mi się, że Wy bardzo chcecie kogoś przyciągnąć, no i niestety to się dobrze nie kończy. Tu jeżeli z kimś się spotykacie od jakiegoś czasu albo było kilka spotkań, ta osoba jest w zawieszeniu, ta osoba też jest po przejściach. Mam kartę kochanków, to są też bliźnięta, ale powiem tak, tu jest ktoś, kto pokazuje mi się w tle, nie wiem, czy było jakieś spotkanie, czy Wy z kimś tutaj rozmawiacie, piszecie gdzieś na portalu randkowym, ta osoba ukrywa swoje uczucia. Bo wychodzi mi z takiej pozycji, jakby z jednej strony chciała wejść w relację, a z drugiej strony się bała. Może mieć też niezakończoną jakąś historię małżeńską, czy z poprzednim partnerem, partnerką, dlatego też na razie się izoluje, wycofuje, przygląda temu wszystkiemu. Coś zostało zawieszone i w październiku może być taki czas zawieszenia,
Po czym w listopadzie może to wszystko ruszyć, ale widzę na razie październik taki, no on jest ogólnie miesiącem w zawieszeniu dla Was, kochane baranki. Tutaj naprawdę musicie zrobić porządek ze sobą, tak? Pooczyszczać się. Sąd też nawołuje do tego, żeby zrobić porządek z własnym wnętrzem, z własnym ja, oczyścić się energetycznie. Ja Was zapraszam na rytuały oczyszczające czakry, bo w tym momencie, jeżeli my mamy przyblokowane czakry, czy to głowy, gardła, serca, splotu słonecznego, podstawy, tak? Każda czakra jest odpowiedzialna za inną sferę życia i w tym momencie nie możemy ruszyć do przodu, bo są jakieś takie zaszłości z przeszłości, są jakieś blokady, które gdzieś tam no, miały miejsce czy w dzieciństwie, czy w młodości, czy w niedalekiej przeszłości. To wszystko trzeba oczyścić, kochani, żeby móc ruszyć do przodu, żeby móc otworzyć się na jakąś nową osobę. Natomiast jeśli wy tego nie zrobicie, nie otworzycie się, to nie będziecie mogli wejść w nową relację i otworzyć się na 100%, bo gdzieś tam to będzie wam ciążyło jak taka kula u nogi, tak? Warto naprawdę zastanowić się nad tym oczyszczeniem, warto po prostu tutaj dać sobie czas i przestrzeń na to, żeby ze sobą tutaj dobrze się poczuć i wtedy przyciągnąć konkretną osobę. Jeżeli jesteście w związkach, też czuję przeciążenie, też czuję, że tutaj jednak ta ósemka kielichów nie bez powodu się pojawiła, może dojść do jakichś rozstań. Możecie ze sobą szczerze porozmawiać i stwierdzić, że no niestety nie jest nam po drodze, tak, to nie jest jednak to, ja nie mam, nie spełniam Twoich oczekiwań, ty moich, tak, i po prostu trzeba się będzie rozstać. Podróże widzę bardzo fajnie. Jeśli macie zaplanowaną jakąś podróż z przyjaciółmi, jak najbardziej i wszystko, kochani, tutaj jest jakaś dobra zabawa, świętowanie, tam też możecie kogoś poznać na imprezie. Widzę przy Was też trygon wody, ryby, raka, skorpiona, więc może macie do czynienia z taką osobą. Widzę też, że niektórym baranom przygląda się właśnie jakaś rybka, raczek albo skorpion. Właśnie gdzieś Wam ktoś może obserwuje w internecie, na tych wszystkich mediach społecznościowych, gdzieś Instagram, Facebook, tak? Ktoś Wam się przygląda, ktoś Was obserwuje, ktoś się podkochuje skrycie. Nie wiem, czy w tym miesiącu ta osoba się ujawni z tymi uczuciami, ale będzie może próbowała jakieś podchody robić. Zdrowotnie, kochani, sprawy hormonalne, kobiece, puchnięcie nóg, zatrzymywanie wody w organizmie i też problemy z alkoholem tutaj się pokazały. Jeśli chodzi o pracę, podpisanie umowy, kochani, dobra atmosfera w pracy, w ogóle w pracy macie dobre perspektywy na przyszłość, ponieważ mamy tutaj dwójkę kielichów i trójkę buław, czyli tak jakby planowanie przyszłości, ruszenie do przodu z pewnymi projektami. Jeśli macie własną firmę, będą klienci, będzie się biznes rozwijał. Tu w ogóle sfera finansowo-zawodowa bardzo ładnie mi się pokazuje. Nie ma jakiejś walki o klienta, nie ma walki o przetrwanie, jest po prostu taka stabilna, fajna energia, taki stały przepływ finansów i powinniście być zadowoleni. Nie ma żadnej energii braku czy jakiejś walki o coś. A nie, 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 nic z tych rzeczy. Tutaj bardzo fajnie. Jeśli szukacie pracy, dostaniecie do 3 tygodni tutaj ofertę, będziecie zaproszeni na rozmowę, być może będzie już podpisanie umowy. Jeśli są osoby, które czekają na przedłużenie umowy w pracy, jak najbardziej tak, do końca miesiąca się to wszystko zrealizuje. Zobaczmy kartę wyrocznie jeszcze dla Was. Niedługo poznasz odpowiedzi, których potrzebujesz, i tutaj są bliźnięta, kochani, tu bliźnięta. Może macie coś do wspólnego też z bliźniętami, tak? Odpowiedzi, których potrzebujesz. Może ktoś Wam o wszystkim też nie mówi, i tak jakby czekacie na tą szczerą rozmowę, czekacie na wyjaśnienie. To się wszystko może wyklarować w tym miesiącu, jak najbardziej. Natomiast cierpliwość, kochani, tak? Przede wszystkim nic na siłę, nic nie przyspieszać. Wszechświat wie, co robi. Poproście górę o wsparcie, tak? Dostaniecie znaki, sygnały, ale po prostu nie róbcie niczego na siłę. Nie próbujcie niczego przyspieszać, bo co jest nam przeznaczone, i tak przyjdzie w odpowiednim momencie. Wspaniałego miesiąca dla Was, kochani. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na oczyszczanie czakry i po bransoletki ochronne z turmalinu, kochani, z turkusu, czy też właśnie z chowlitu. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.